Cześć, ja jestem Brzezik. Cześć, ja jestem Janek. Dzisiaj pokażemy wam trzy połączenia z trikiem o nazwie G. Czyli to jest takie, piłka leci i my robimy głową tak. I coś z tym połączymy jeszcze, jakieś triki. Dokładnie. Bo pisaliście w komentarzach, jak zrobić G. Nie tylko pokażemy wam, jak zrobić G, ale i połączenia z nim. Tak jest. Tak się robi G. Dziękuję, panie poradnik. Na sam początek nauczmy się samego G, ale zanim do tego przejdziemy, to zostaw suba i łapkę w górę na tym kanale, bo jeśli to zrobisz, to jeszcze szybciej nauczysz się tego triku. Potwierdzone info. Jak możesz zauważyć, G to jest po prostu machnięcie głową pod piłką, ale nie możemy zrobić tego byle jak. Przede wszystkim ruch wychodzi z samej szyi, nie ruszamy przy tym trikiem tułowiem, ani nie jest to też przebiegnięcie pod piłką. Wszystko co robimy to dynamiczny ruch szyją. Dobrze! Piłka powinna być na wysokości klatki piersiowej i na tej wysokości staraj się wykonywać ten ruch. Żeby dobrze wyćwiczyć ten ruch głową, potrenuj to w taki sposób jak właśnie Janek ci pokazuje. Wyrzuć piłkę i machnij głową pod piłką. Pamiętaj, że głowa jest pod piłką, nie przed. Nie ściemniaj tego triku. I trenuj to dopóki nie złapiesz odpowiedniego wyczucia. Tak, żebyś czuł, że piłka ci idzie za potylicą. No i skoro już świetnie umiemy wykonywać G, no w miarę świetnie, to przejdźmy do pierwszego połączenia. Zrobimy go na zewnątrz i do środka. Pancake to nic innego jak odbicie się piłki od stopy leżącej na ziemi. Wszystko co musisz zrobić to ułożyć stopę na ziemi całkowicie na boku tak, by od niej piłka odbiła się swobodnie. Stopa nie może być w powietrzu. Często widzę to wśród początkujących zawodników. Nie możecie odrywać stopy od ziemi podczas odbijania się od niej piłki. Musi ona mocno przylegać do ziemi, dociśnij ją mocno i wtedy bezproblemowo piłaczka będzie ci się odbijać. I następne combo będzie to takie połączenie z crossem. Jeśli nie umiesz jeszcze crossa, to koniecznie sprawdź mój poradnik do tego triku. Link znajdziesz tam w karcie na górze lub w opisie filmu. W momencie wykonywania G, twoja lewa noga powinna już być w górze. Wtedy będziesz w gotowości do wykonywania crossa. Musisz to zrobić dynamicznie i pewnie wyskoczyć do piłki. Wszystko musi być to z dobrym timingiem i tak jak teraz widzisz, zaznaczyłem każdy etap tego połączenia, stosuj się do tego i staraj się wykonać właśnie takie połączenie. A teraz wersja dla hardkorów. Jestem hardkorem! Ostatnie połączenie to będzie coś trudniejszego i niepozornego. Slap G. Musisz oczywiście najpierw nauczyć się slapa, no bo bez tego ani rusz. Co jest najważniejsze w tym połączeniu? Musisz wyrzucić wysoko slapa, więc ten trik powinieneś opanować do perfekcji. Jeśli jesteś prawonożny, to wyrzucasz slapa po swojej lewej stronie. Obróć wtedy głowę również do lewej strony, tak by wszystko było płynnie. No i dla przykładu możesz połączyć to jeszcze z pancake'iem na końcu. I z czymkolwiek chcesz. To jest freestyle. Just freestyle. Napiszcie w komentarzach, który z tych trików zdołaliście wykonać. Bo ja każdy. Przypominam o subskrypcji kanału, jeśli chcecie nauczyć się więcej trików freestyle football. I mam nadzieję, że ten poradnik był pomocny. Jeśli chcecie jeszcze jakiś poradnik do jakiegoś triku, to piszcie w komentarzach. No i trzymajcie się. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.